Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zaintrygowany jednym z komentarzy pod materiałem proroctwa, które się spełniły, postanowiłem dzisiaj opowiedzieć o proroctwach, które się nie spełniły, które się jeszcze nie spełniły. Zapraszam. Jedno takie proroctwo mam dzisiaj szczególnie na myśli i chciałbym je dokładnie przedstawić. Będzie to proroctwo św. Pawła o nawróceniu Żydów. Zanim jednak do niego przejdziemy, chciałbym zarysować, powiedzmy, że okoliczności, czy też inne proroctwa, które są z tym proroctwem bezpośrednio związane. Otóż Święty Paweł zapowiada, że przed końcem świata jeszcze Żydzi jako całość, jako naród wrócą do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Może zacytuję to od razu, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Jest to list do Rzymian, rozdział 11, wersety od 25, czyli 25 i kolejne. A więc... Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy, byście osoby nie mieli zbyt wysokiego mniemania, że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela, aż do czasu, gdy wejdzie do kościoła pełnia Pogan. Aha, zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela, aż do czasu, aż do kościoła wejdzie pełnia Pogan. Czymże jest to pełnia Pogan? Czy to są wszyscy w stu procentach? Na pewno nie. Dobrze wiemy, że szeroka jest droga, która prowadzi do potępienia i wielu jest tych, którzy nią podążają. Czymże jest ta pełnia? Wszyscy, którzy będą ostatecznie chcieli wejść do kościoła, czyli ci, którzy faktycznie wykorzystają tą łaskę, którą posiadają. Czyli pełnia oznacza wszyscy. Którzy także tak, taką decyzję podejmą. Pan Bóg doskonale wie, którzy to będą, stąd pełnia. Są to po prostu wszyscy, którzy wejdą. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane. Przyjdzie z Sejonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba i to będzie moje z nim przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. A więc święty Paweł bardzo wyraźnie zapowiada, że po tym czasie, Pewnego częściowego odrzucenia. Częściowego w tym sensie, że jak on sam wcześniej zwraca na to uwagę, oczywiście część Izraelitów przyjmuje naukę pana Jezusa i nie tylko przyjmuje, ale niesie tą naukę na cały świat zgodnie z przykazaniem pana Jezusa. I między innymi właśnie sam święty Paweł wśród nich. Ale część Izraela została dotknięta tą zatwardziałością, częściej zatwardziła swoje serca. I czemu to ma służyć w takim wielkim, całościowym planie Bożym? Ma to służyć oczywiście temu, żeby to zbawienie rozlało się po całym świecie, żeby ci Izraelici poszli na cały świat, ta reszta, która, która przyjęła naukę Pana Jezusa, poszła na cały świat, żeby po tym jak apostołowie doznają odrzucenia ze strony przełożonych ze strony swojego narodu, żeby udali się na cały świat, rozproszyli się po całym świecie i tam tą dobrą nowinę zanieśli. Natomiast gdy to już się stanie, gdy do kościoła wejdzie pełnia Pogan, wtedy Izrael jako całość ma się nawrócić. Nie oznacza to na pewno, że 100% wszystkich Izraelitów się nawróci, bez wątpienia. Chodzi, tak jak o tą pełnię Pogan, chodzi o pewną ilość, która będzie jednak, powiedzmy, wystarczająca do tego, żeby powiedzieć, że Izrael jako całość się nawrócił. Możemy powiedzieć, czy mogliśmy powiedzieć, powiedzmy, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, że Polska jest krajem katolickim. Nie oznaczało to, że Wszyscy Polacy byli katolikami. Natomiast ta ogromna większość i pewne struktury prawne pozwalały na to powiedzieć, pozwalały powiedzieć, że, że Polska jest krajem katolickim. No i myślę, że pewne, analogicznie należy to tutaj to proroctwo widzieć, to znaczy, że Izrael jako całość się nawróci. Niekoniecznie dokładnie 100%. Jest to proroctwo, które jeszcze się oczywiście nie wypełniło. Oznacza to najwyraźniej, że jeszcze ta pełnia pogan do kościoła nie weszła. Jest to moim zdaniem najważniejsze proroctwo, jeśli chodzi o datę końca świata z naszej perspektywy. Dlaczego? Dlatego, że z tych zapowiedzi, z tych znaków zbliżającego się końca świata jest to ten, który jeszcze ewidentnie się nie spełnił. Dlatego też uważam, że nie należy oczekiwać końca świata w przeciągu najbliższych sekund. Choć nie wykluczam, bo Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że przyjdzie jak złodziej, gdzie nikt się go nie spodziewa i być może to nawrócenie narodu. Żydowskiego wydarzy się jakoś nagle, bardzo szybko, i także nawet niewielu osób, niewiele osób o tym usłyszy, i wtedy nadejdzie koniec świata. Teoretycznie jest to, jest to przecież możliwe, a więc nie o to chodzi, żeby teraz czuć się w jakiś sposób, a to jeszcze, jeszcze mamy czas. No nie, to czuwajcie, bowiem nie znacie dnia ani godziny. Jednak moim zdaniem możemy wychodzić z założenia, że ten znak najpierw musi się dokonać, najpierw musi się spełnić. Powiedziałem, że chcę to proroctwo wprowadzić pewnym, pewnym prologiem. Otóż chodzi oczywiście o Ewangelię według Świętego Mateusza i to, co Pan nasz Jezus Chrystus mówi o zakończeniu świata. Jest to proroctwo, które też mogłoby się wydawać, że w jakiś sposób się nie spełniło właśnie. Jest ono bezpośrednio powiązane z tym, co tutaj nam Święty Paweł mówi. Chodzi o Ewangelię według Świętego Mateusza, rozdział 24. Apostołowie pytają tam Pana Jezusa w wersecie trzecim, powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Więc apostołowie ewidentnie pytają właśnie o to, o koniec świata. Kiedy to będzie? Jak to, jak to będzie wyglądało? Jakie będą znaki? I Pan Jezus zaczyna od y, słów powiedzmy ostrożności. Na to Jezus im odpowiedział, strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem, i wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwórzcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienie ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Więc pierwsza odpowiedź pana Jezusa to jest, uważajcie. Spokojnie. Wielu przejdzie, będą mówili, tu już jest Mesjasz, ja jestem Mesjaszem. Spokojnie. Uważajcie, muszą nadejść wojny, głody, prześladowania. To dopiero początek boleści. To jest ważne, żeby ten wstęp też usłyszeć. Co się dzieje dalej? Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu. Mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd, w błąd wprowadzą. A ponieważ zmorze się nieprawość, oziemnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie spawiony. A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej Ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. A więc mamy odpowiedź Pana Jezusa na to, na to pytanie apostołów, kiedy nadejdzie koniec. Pan nasz Jezus Chrystus odpowiada: no przede wszystkim uważajcie. Wielu przyjdzie i będą mówili, że tu już jest Mesjasz. Nie, muszą nadejść wojny, głody, prześladowania i wtedy wydadzą was, wtedy będziecie w nienawiści u wszystkich narodów. Ale najpierw powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. A ponieważ zmorze się nieprawość, oziemnie miłość wielu. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej Ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. To też jest ważny fragment. Dlaczego? Dlatego, że będziemy widzieli zaraz fragment, który może wskazywać, jakby go spojrzeć tylko na niego, że Pan Jezus spodziewał się końca świata już za chwilę. Ale widzimy. W odpowiedzi na jego pytanie, która następuje, że to nie może być za chwilę. Tutaj jest cały szereg wydarzeń, które muszą się wydarzyć, i przede wszystkim jest tutaj zapowiedź tego, że Ewangelia będzie najpierw głoszona po całej ziemi po całej ziemi. To jest jednak daleko, tak? Tego się nie da zrobić w antycznym świecie poprzez udostępnienie czegoś na Facebooku tylko to naprawdę musi zostać zaniesione na cały świat. To naprawdę wymaga lat pracy, dziesięcioleci leci pracy tak naprawdę, jeśli mówimy o całej Ziemi. I w praktyce to będzie trwało aż apostołowie, aż apostołowie, tak w cudzysłowie, to znaczy nie tylko tych dwunastu, tylko misjonarze dotrą do każdego zakątka świata. Pan Jezus rozpoczyna odpowiedź na pytanie, jakie będą znaki końca. Oprócz tego wezwania do ostrożności, będziecie słyszeć o wojnach i pogłoskach wojennych. Nie twórzcie się tym, to musi się stać, ale to jeszcze nie. Koniec. No i tak za chwilę następuje opis tego, jak to będzie wyglądało przy zburzeniu Jerozolimy. Gdy więc ujrzycie ohyleł spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, za zalegająco miejsce święte. Kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu, a kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Zaś, biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie była w zimie. Albo w szabat. Na podstawie tego proroctwa, gdy poganie zbierali się do oblężenia Jerozolimy, chrześcijanie z Jerozolimy uciekli. I czy w jakiś sposób to zaszkodziło obronie Jerozolimy? Wręcz przeciwnie w sensie nie była to w żadnym wypadku zdrada i tchórzostwo. Jerozolima miała zbyt wielu ludzi wtedy, to było w trakcie okresu pielgrzymkowego, a więc izraelczycy ze wszystkich stron zeszli się do Jerozolimy. I na tym polegał problem, że było ich tam za dużo przez co od razu skończyła się żywność w tym stosunkowo jednak niewielkim mieście. A więc faktycznie uczniowie Pana naszego Jezusa Chrystusa rozpoznają ten moment na podstawie tej zapowiedzi, że, że nadejdzie ten moment zburzenia Jerozolimy, że gdy zobaczycie tych pogan, którzy zbierają się do, do ataku na miejsce święte, wtedy uciekajcie. Nie, nie wracajcie się, żeby coś zabrać. To jest czas, kiedy trzeba jak najszybciej uciekać w góry. I faktycznie chrześcijanie wtedy uciekają właśnie z Jerozolimy. Ten fragment, powiedzmy, że z punktu widzenia teraz rzeczy ostatecznych, nie ma aż takiego dużego dla nas znaczenia. Pan Jezus znowu po tym fragmencie wzywa do pewnej ostrożności. Wtedy, jeśli by wam kto powiedział, oto tu jest Mesjasz, albo tam nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie cuda. I znaki, to też jest istotne, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto Wam powiedziałem: jeśli Wam powiedzą: Oto jest na pustyni, nie chodźcie tam, oto wewnątrz domu nie wierzcie, albo: Jak błyskawica zabłysnie na wschodzie, aż, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. A więc znowu, po zburzeniu Jerozolimy, co może być właśnie takim, takim końcem świata w cudzysłowie dla Izraelitów. Potem Pan Jezus mówi jeszcze raz, gdy wam będą mówili, że to już jest, że tutaj oto Mesjasz, oto tam jest, tutaj nie wierzcie, nie wychodźcie. Znowu zachowajcie spokój. Natomiast chwilę potem. Pan Jezus powie, gdy mówi o tym, że jak przyjdzie syn człowieczy, to to od razu wszyscy zobaczą, tak? Czyli jak będzie koniec świata, jak Pan Jezus ponownie wróci na sąd, to to nie będzie trzeba jakichś dodatkowych znaków, to by przyjdzie jak błyskawica, która jest widoczna wszędzie. I zaraz po tym następuje, zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi księżyc nie da swego blasku gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte wówczas ukaże się na niebie znak syna człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą syna człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich a więc pada tutaj słowo zaraz też po ucisku owych dni jaki to jest ucisk tych dni co następuje bezpośrednio wcześniej? Czy jest mowa bezpośrednio wcześniej o zburzeniu Jerozolimy? No nie. Bezpośrednio wcześniej jest mowa o tym, że jeśli by wam kto powiedział, że Mesjasz jest tu i tak dalej, powst i powstaną bowiem fałszywi me Mesjasze i fałszywi prorocy, i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. I to jest to, co bezpośrednio przedtem następuje, A więc po zburzeniu Jerozolimy, mamy tych fałszywych proroków. I zaraz po tym nadejdzie Pan nasz Jezus Chrystus. Aha, no to znaczy jednak, to oznacza jednak jakiś krótki czas. Jeszcze Pan Jezus na dodatek to potwierdza, gdy mówi. Zaprawdę opowiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. I to jest ten fragment, który głównie jest używany właśnie jako w cudzysłowie dowód na to, że pan Jezus myślał, że to musi się wydarzyć właśnie za życia tego jednego pokolenia. Odpowiedź, moim zdaniem, jest dosyć prosta. To znaczy, jak się czyta ten tekst, to w zasadzie widać, że pan Jezus doskonale widzi, że koniec nadejdzie. Gdzieś w odległej przyszłości. Mówi chwilę wcześniej o tym, że najpierw Ewangelia musi być głoszona wszystkim narodom. Wzywa dwukrotnie w trakcie tej mowy do spokoju. Mówi o tym, że to najpierw muszą przyjść te głody, prześladowania, trzęsienia ziemi, będziecie w nienawiści wszystkich narodów, powstaną ci fałszywi prorocy. Wy się tego nie bójcie, to jeszcze nie jest koniec. Gdy będą wam mówili, że to i to się dzieje, już tutaj jest Mesjasz, to wy im nie wierzcie. Musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom. Natomiast dlaczego jest to jednak nie tak po prostu chronologicznie wymienione? Że tutaj Pan Jezus przecież mógłby powiedzieć, że zobaczcie, tu za 20 lat, nie, za 50 lat stanie się to i to, czy tam za 45 z porządkiem i tu później to i później dokładnie mógłby nam wyliczyć, co się, co się w jaki sposób stanie. Odpowiedź jest dosyć prosta. Takie rzeczy są nam niepotrzebne. To znaczy, co Pan Jezus ma nam przekazać? Ma nam przekazać to, co jest potrzebne do naszego zbawienia. To, co jest potrzebne do zbawienia, nie jest dla nas najważniejsze, w ogóle wręcz przeciwnie, może okazać się dla nas zupełnie nieważne albo nawet szkodliwe, żebyśmy wiedzieli wszystko dokładnie. Dlaczego Pan Jezus nie zdradza nam godziny końca świata? Dlaczego nie korzysta ze swojej boskiej wszechwiedzy? Zaraz wrócę, właśnie do tych słów, które mogą się wydawać, że są sprzeczne, że pokazują, że Pan Jezus nie wie, kiedy jest koniec świata. Zaraz do tego sobie dojdziemy. Dlaczego Pan Jezus tego nie zdradza? Bo jest dla nas dobrym, żeby zawsze czuwać. I być może byłoby dla nas właśnie niekorzystne, gdybyśmy wiedzieli dokładnie, kiedy ten koniec świata nastanie. Być może wpływałoby to na człowieka. W sposób taki, a dobra, no, mam jeszcze czas, albo to już nie robię nic, bo, bo koniec świata nadejdzie, albo nie nadejdzie. Y, odpowiedź w zasadzie jest y, w tym samym rozdziale. Albowiem, jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy nowe wszedł do Arki, y, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan was przyjdzie. A więc, jest to dla nas korzystne, jest to z punktu widzenia naszego zbawienia korzystne. Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy, złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby się włamać do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, w której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. A więc podanie tej godziny mogłoby tworzyć powiedzmy, że takich trwaniaków księgowych, którzy no to ja się wyspowiadam, wtedy przygotuje się dobrze, tylko że to nie jest miłość, tak? Człowiek przez to, że nie wiemy, mamy być gotowi cały czas. To ma wyrobić w nas ten, ten nawyk trwania w Bożej obecności, trwania w łasce uświęcającej, być zawsze gotowym, aby odpowiedzieć przed swoim sędzią. I to jest słuszne, bo ci, którzy nie dożyją końca świata tutaj w tym ziemskim życiu, no w momencie swojej śmierci również stają po prostu przed sędzią, godziny śmierci też nie jesteśmy pewni, dlatego zawsze musimy być gotowi. I dlatego też Pan nasz Jezus Chrystus może powiedzieć w wersecie 36 tego rozdziału: Lecz o dniu, owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam ojciec. Czy Pan nasz Jezus Chrystus nie wie, kiedy będzie koniec świata, jeśli chodzi o jego ludzką naturę? Może tego nie wiedzieć. Jeśli chodzi o boską naturę, oczywiście tam ma wszechwiedzę. Jest to jeden z tych fragmentów, gdy Pan Jezus mówi o tym końcu świata, w którym widzimy, że Pan nasz Jezus Chrystus jest prawdziwym. Człowiekiem. Posiada prawdziwie ludzką naturę. Nie udaje tylko człowieka, nie posiada tylko ludzkiego ciała. To nie jest Bóg, który steruje takim, takim robotem, w cudzysłowie takim botem, androidem, który by tylko udawał człowieka. Tylko prawdziwie jest człowiekiem, a więc posiada ludzki rozum i ludzką wolę. Ludzki rozum widzimy na przykład w tym momencie, gdy Pan, nasz Jezus Chrystus, może powiedzieć, że czegoś nie wie. W jego ludzkiej wiedzy faktycznie nie musi posiadać wszystkich informacji. Może posiadać te informacje, które są faktycznie potrzebne z punktu widzenia jego misji, jego zadania tutaj na Ziemi. Czy może skorzystać ze swojej boskiej wszechwiedzy? Może, ale nie musi. I co do swojej ludzkiej natury, może odpowiedzieć, że czegoś nie wie zgodnie z prawdą. Podobnie jeśli chodzi o ludzką wolę, może powiedzieć, ale nie moja wola, a twoja niech się stanie w trakcie modlitwy w ogrójcu. A więc obie wyższe władze ludzkiej duszy są pokazane w Ewangeliach. Oczywiście ludzka natura również jest wyraźnie pokazana, chociażby gdy Pan nasz Jezus Chrystus mówi do uczonych w prawie pierwszej, niźli Abraham stał się Jam jest. To jest to Boże imię. Bóg tak się przedstawia. Ja jestem, który jestem. I to Jahwe jest skrótem od tego jestem, który jestem. Dlatego dla Żydów to jest nie do pomyślenia, że ktoś może użyć określenia: ja jestem w odniesieniu do samego siebie, zwłaszcza wcześniej podkreślając swoją wieczność. Pierwej niźli Abraham stał się. Jam jest. To jest w sposób oczywisty dla Izraelitów czytelne, że to jest uzurpacja boskiej natury, boskiej wieczności i boskiej natury, bo ja jestem, to jest to, to imię Boga użyte w odniesieniu do samego siebie, dlatego też chcą pana Jezusa za to ukamienować. Oczywiście w przypadku pana Jezusa to nie jest uzurpacja, tylko to jest po prostu stwierdzenie faktu. Podsumowując tą kwestię, widzimy, że pan nasz Jezus Chrystus. Wzywa uczniów dwukrotnie w tej mowie do tego, żeby zachowali pokój. Widzimy, że mówi wyraźnie, że muszą nadejść wcześniej wojny, prześladowania, że Ewangelia przed końcem musi być głoszona wszystkim narodom. I święty Paweł dodaje, że zanim nadejdzie koniec, jeszcze Izraelici również jako naród się nawrócą. Stąd widzimy, że w Bożym objawieniu bardzo wyraźnie jest przedstawione, że nie wydarzy się nie to wszystko, w sensie koniec świata przede wszystkim nie wydarzy się od razu. Dlaczego więc Pan Jezus może powiedzieć, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie? Przecież to wszystko to znaczy to wszystko. Odpowiedział tutaj jest to, jak wyglądają wizje prorockie. Wszystkie, i te starotestamentalne, i te nowotestamentalne w Księdze Apokalipsy. I właśnie to, co Pan Jezus nam przedstawia w Ewangelii według świętego Mateusza, to jest wizja prorocka. Co to znaczy? Prorok dostaje pewną wizję, która podchodzi dosyć luźno do przestrzeni czasowych, to znaczy w wizjach prorockich coś zostaje naświetlone, później czas niejako zostaje przewinięty, coś innego zostaje naświetlone, znowu przewinięty i znowu coś innego zostaje naświetlone. To jest jedna wizja, w która może się rozciągać na całe tysiące. Lat. I gdy Pan Jezus mówi, że to pokolenie nie przebinie, aż się to wszystko stanie, co ma na myśli? a bez wątpienia ta wizja się spełni za życia tego pokolenia. To znaczy, co się wydarzy? Będzie zburzenie Jerozolimy, które też jest swego rodzaju końcem świata, końcem Starego Świata, końcem Starego Testamentu. Będzie ten głód i prześladowania. To przeobrężenie Jerozolimy, głód, to naprawdę była bardzo poważna sprawa swoją drogą. Wybuchają prześladowania. Będziecie w nienawiści u wszystkich narodów. To dzieje się już za życia apostołów i, i praktycznie wszyscy umierają jako męczennicy poza świętym Janem apostołem. A więc to już się dzieje, te wezwania Pana Jezusa do tego spokoju, żeby uważajcie, to będą fałszywi prorocy, to wszystko się wydarzy. Poza tymi absolutnie ostatecznymi, powiedzmy, scenami z, tego, z tej wizji prorockiej, czyli z tym znakiem Syna Człowieczego, który ukazuje się jak błyskawica, z tym przyjściem już na sąd. Czy to mogło być źle zrozumiane? Bez wątpienia mogło być źle zrozumiane. Przy pobieżnym przeczytaniu mogło, można było odnieść wrażenie, że to przecież musi się już wydarzyć teraz. Przy dokładnym przeczytaniu już widać, że przecież tam musi się zadziać tyle rzeczy, tak? że to musi się zadziać jeszcze to, to i, to i to i to, a więc nie może się to zadziać tak wszystko, a więc tak rozpocznie się to, to dziać za czasów tego pokolenia. Wiele rzeczy się wydarzy za czasów tego pokolenia. To jest naprawdę bardzo dużo. Większość tej wizji spełnia się za życia faktycznie tego pierwszego pokolenia. Co się nie spełnia? Ewangelia nie jest głoszona wszystkim narodom i Żydzi się nie nawracają, ale to jest zapowiedziane u świętego Pawła, a nie w Ewangelii według świętego Mateusza. Czyli tylko ten jeden warunek pozostaje niespełniony z, z Ewangelii według Świętego Mateusza. Ewangelia nie zostaje zaniesiona po wszystkie, po krańce ziemi, za, za, za czasów życia tego pokolenia, no i w związku z tym też nie nadchodzi Pan nasz Jezus Chrystus ze swoim powtórnym przyjściem już na sąd. A więc tak, czy to wszystko się wydarzy? Ta wizja faktycznie wydarza się za życia tego pokolenia, a czy nie dokończy się za życia tego pierwszego pokolenia? I można to wyczytać bez problemu ze słów samego Pana Jezusa, z tego jak ta wizja jest sformułowana. Ze względu na to, że ten materiał ukaże się w pierwszą niedzielę adwentu, postanowiłem również dodać taki typowo adwentowy element, czyli jedno proroctwo, które się spełniło. Również ze względu na prośby, które faktycznie były liczne pod poprzednim materiałem o proroctwach, o dalsze materiały tego typu. A więc dodaję tutaj to kolejne proroctwo, które się spełniło, typowo adwentowe. Izajasz 7,14 Proroctwo Emanuela. A więc co, co tutaj się dzieje? Zacznijmy od tego, jaki, jaka jest sytuacja. Król Ahas, król Jerozolimy, boi się w obliczu nadciągających wrogów. Wyruszył resin król Aramu z Pekachem, synem Remaliacha, królem Izraela przeciw Jerozolimie. Królem Izraela przeciw Jerozolimie. Tu już jest, mamy ten podział pomiędzy na dwa królestwa Juda. I e, Izrael, aby z nią toczyć wojnę, ale nie mógł jej zdobyć. Wówczas to przyniesiono tę wiadomość do domu Dawida, Aram stanął obozem w Efraimie. Za, wówczas zadrżało serce króla i serce ludu jego jak drżało od wichru drzewa w lesie. A więc król Achas jest przerażony. Król Achas nie jest szczególnie pobożnym królem, wspomina o tym. Um, nie pamiętam, czy to jest u samego proroka Izajasza, myślę, że nie. Na pewno w księgach historycznych gdzieś pojawia się ten wątek, że król Ahaz przeprowadził swojego syna przez ogień, czyli złożył go w ofierze, a więc nie był to pobożny król. Pan wtedy wzywa Izajasza, żeby ten poszedł do Ahaza i Izajasz idzie. Spotyka go przy sadzawce. To jest źródło wody dla Jerozolimy, czyli takie strategiczne miejsce, które trzeba umocnić, zastanowić się, co zrobić w obliczu oblężenia, żeby nam nieprzyjaciele dostępu do wody nie odebrali. I co mówi Izajasz? Uważaj, bądź spokojny, nie bój się. Niech Twoje serce nie słabnie z powodu tych dwóch oto niedopałków, dymiących głowni, z powodu zaciek zaciekłości Resina, Aramejczyków i syna Remaliasza. Tak mówi Pan Bóg. Nic z tego. Nie stanie się tak. Bo stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Dabaszku Resin. I stolicą Efraimu jest Samaria, a głową Samarii syn Remaliasza. Ale jeszcze 65 lat, a Efraim zdruzgotany przestanie być narodem. Jeśli nie uwierzycie, nie ostoicie się. A więc Pan Bóg zapowiada: nie, nie bój się, nie bójcie się tego. To, co to, to są niedopałki, to, to, to za 65 lat już, już ich nie będzie. Nie, nie bójcie się, nie będzie całego Efraima, czyli tego ludu. Nie ma w ogóle powodów do obawy. A co na to e, e, Ahaz? Nic. My nie mamy w ogóle żadnej jego odpowiedzi. A więc, i znowu Pan przemówił do Ahaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana Boga, czy to głęboko w Szeoru, czy to wysoko w górze. A więc Bóg oferuje cud. Achazowi, na potwierdzenie prawdziwości tych słów. Lecz Ahaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał pana na próbę. To może zabrzmieć pobożnie, ale najwyraźniej nie jest pobożnie, co widać też pobożne, co widać i po życiu Achaza. I po odpowiedzi Izajasza. A więc Ahas najprawdopodobniej przy tej sadzawce po prostu jest zajęty swoimi sprawami i nie uważa za słuszne, żeby za bardzo dyskutować z prorokiem Izajaszem, którego pewnie traktuje jako, jako takiego wariata, takiego religijnego fanatyka, który gdzieś tam może jakiś cud potrafi dokonać, bo przecież oni wszyscy wierzą w różnego rodzaju magię. Może i jakąś tam w cudzysłowie magię według Ahaza Izajasz potrafi przedstawić. Ale to go nie interesuje. On musi tu sadzawkę sobie umocnić, prawda? To znaczy dostęp do wody zapewnić. No to Izajasz odpowiada. Słuchajcie więc domu Dawidowego. To jest bardzo ważne. Już nie zwraca się bezpośrednio nawet do Ahaza. Mówi do całego domu Dawidowego. Bo też znak, który zapowie, będzie dla całego domu Dawidowego. Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? To czasami można pomyśleć o różnego rodzaju władcach, powiedzmy w całej historii ludzkości. Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? O tym muszę przyznać, że bardzo mi się ten cytat. Wrył w pamięć w czasach, gdy nie można było podróżować komunikacją miejską, nie można było chodzić po lasach, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom i nie można było wchodzić do kościołów, iż naprzykrzacie się także mojemu bogu. Ten cytat naprawdę wtedy mi chodził po głowie, ale to tylko taka dygresja. Dlatego Pan sam da wam znak. Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. 7.14, Izajasz 7.14 Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. I co, może nam się wydawać, a to, to przecież taki drobesny, co z tego, że panna pocznie i porodzi syna? A no to, że to słowo Alma za każdym razem, czyli to słowo, które jest tam użyte jako panna, to co jest przetłumaczone tutaj jako panna, to słowo za każdym razem, gdy jest użyte w Starym Testamencie, oznacza dziewicę oznacza kobietę, która jeszcze nie współżyła. Dlatego też niektóre tłumaczenia tłumaczą to słowo dosłownie, jako oto dziewica, pocznie i porodzi syna. Jest to w pełni uprawnione. Dlaczego nie musowo przetłumaczyć tego jako dziewica? Dlatego, że słowo Alma faktycznie oznaczało, ono miało mniej więcej takie samo znaczenie jak nasze słowo panna, ale w rozumieniu tak sprzed powiedzmy 100 lat. Czyli tam faktycznie ono było równoznaczne z dziewica, to znaczy panna oznaczało również dziewica. Dzisiaj dla nas to już może nie być aż takie czytelne, natomiast jeszcze 100 lat temu to, to było mniej więcej czytelne. I dla Izraelitów słowo alma właśnie to oznaczało. Widać po prostu po innym użyciu w Piśmie Świętym. Ono pojawia się, nie pamiętam, kilka czy kilkanaście razy. Ono za każdym razem oznacza młodą kobietę, która jeszcze nie współżyła. No i teraz kontekst tych słów również ewidentnie potwierdza, że to musi być coś wyjątkowego. Przecież to takie potężne wprowadzenie, słuchajcie więc domu Dawidowy, zwraca się do całego pokolenia. Czyż mało wam naprzekrzać się ludziom, naprzykrzacie się także mojemu Bogu. Skoro ty nie chcesz aha z cudu, to cały dom Dawida dostanie wielki cud. Dlatego Pan sam da wam znak. Bóg wybierze ten znak, on sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Jeśli chcielibyśmy to słowo Panna rozumieć tylko jako po prostu młoda kobieta, no, to e, cała sytuacja jest po prostu groteskowa. No, bo tutaj prorok stoi przed królem, oferuje mu cud. Ten nie chce cudu, i ten zwraca się do niego tymi patetycznymi słowami: Czy mało wam naprzykrzać się ludziom, że naprzykrzacie się mojemu Bogu? Oto pan sam, wam, sam da wam znak, i młoda kobieta pocznie i porodzi syna. To nie jest żaden znak, to nie jest nic wyjątkowego, to nie jest żaden cud. W sposób oczywisty to musi być zapowiedź pewnego cudu i czytając same słowa, które tam są zapisane, zapisane, ten sens tych słów jest w zasadzie oczywiste. O co chodzi? Chodzi o dziewicę, która pocznie i porodzi syna. I nazwał go imieniem Emanuel. W Starym Testamencie bardzo często nadawano jakieś imiona na nowo. Zmieniono jakieś imię komuś, czasami było to pozytywne, czasami negatywne. Nie oznacza to, że wszyscy go już wołali koniecznie właśnie tym imieniem. Oznaczało to jakąś, powiedzmy, szczególną cechę, która ma zostać podkreślona i którą Pan Bóg podkreśla, nadając temu człowiekowi nowe imię. Pan Jezus to samo robi wobec Szymona Piotra: zmienia jemu imię na to kefas, na, tego, na tą skałę, na której ma wybudować swój kościół. I tutaj Emanuel, co, co znaczy to imię? Bóg. Z nami. Oto panna, oto dziewica, pocznie porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel, Bóg z nami. To jest potężna, adwentowa zapowiedź tego, co się wydarzy wiele wieków później. Czy imię Emanuel w jakiś sposób koliduje z imieniem Jezus? Tak jak powiedziałem, dla Izraelitów to było normalne, że właściwie dostawali jakieś ze względu na zasługi, jakieś wyjątkowe czyny, złe albo dobre, jakieś nowe imię. Niekoniecznie oznaczało to, że, że nosili je faktycznie naprawdę, że takich później rodzice wołali, czy tam krewni i znajomi, ale było ono również w jakiś sposób w użyciu. A więc może mieć znaczenie takie imię jak najbardziej bardzo symboliczne. I właśnie oba imiona, Emanuel i Jezus, pokazują dokładnie, kim jest Pan Jezus. Bóg z nami Jezułę Joszuła, znaczy zbawiciel, ten, który ratuje. W związku z tym proroctwem w nawiązaniu do niego istnieje jeszcze jedno bardzo istotne, mianowicie proroctwo Michała. Rozdział piąty. A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion ludzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności, zrodzony przed wiekami, można by powiedzieć. przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. Powstanie on i paść będzie mocą Pańską w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. Znowu mamy proroctwo Mesjańskie, tego władcy Izraela, który przyjdzie, aby rozciągnąć swoje panowanie aż po krańce ziemi. Tego władcy, którego pochodzenie jego jest od początku, od dni wieczności, który będzie narodzony w Betlejem. I Pan wyda ten Izrael pod cudze panowanie. Aż do czasu, kiedy porodzi, mająca porodzić. To jest bardzo prawdopodobne, że to jest nawiązanie do proroka Izajasza. Do proroctwa, które przed chwilą widzieliśmy. Kiedy porodzi, mająca porodzić. Kiedy porodzi ta panna, która ma począć i porodzić syna i nazwać go imieniem Emanuel. Ze względu na to proroctwo później też. Gdy przybywają magowie, gdy przybywają trzej królowie do Heroda, to ze względu na to proroctwo wysyłają ich właśnie do Betlejem. Dlatego też właśnie tam oczekiwano, oczekiwano narodzenia Mesjasza. Myślę, że już na dzisiaj to wystarczy. Pamiętajmy, że takie proroctwa są dla nas znakiem wiarygodności, że te słowa, zapisane na setki lat przed przyjściem pana Jezusa, wskazują nam. Kto będzie mesjaszem? Wskazują nam, jak rozpoznać tego, którego Pan Bóg wyśle, aby On nam powiedział, jak się rzeczy mają, jak mamy do Pana Boga zdążać, aby On był naszym odkupicielem. Niech będzie pochwalony. Jezus Chrystus.